Skala wolontariatu jest to zwieńczenie ogólnopolskiego konkursu, który ma na celu nagrodzić, wskazać, wyróżnić, przede wszystkim pokazać najaktywniejszych wolontariuszy w Polsce, pokazać tym, którzy jeszcze nie są zdecydowani na wolontariat, mają obawy albo nie wiedzą, z czym to się je, czy jest to dla nich odpowiednie, aby przekonać ich, że warto. Międzynarodowy Rok Wolontariatu, który kończy się. Wiele inicjatyw, które było podejmowanych w ciągu tych 11, za chwilę 12 miesięcy, spowodowało, że bogactwo wolontariatu w Polsce rozkwitło i wybuchło pełną energią. Prezydent mówił o tym, że wolontariat to jest taka kwintesencja solidarności, która buduje wzajemne więzi między obywatelami, między państwem a obywatelami, a więc to naprawdę to, co wypływa z naszego serca, tworzy taką tkankę współżycia społecznego i to strasznie ważne, bardzo cenne. W dzisiejszym dniu nasza organizacja została wyróżniona nagrodą Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Odbierałam tę nagrodę ze wzruszeniem, ale i dumą. Jesteśmy dumni, że nasza praca na rzecz pokoju, na rzecz zrozumienia między ludźmi różnych kultur została doceniona i to przez tak wysoko postawioną osobę. Pomimo właśnie różnych ograniczeń, każdy ma jakiś potencjał, który może wykorzystać dla dobra drugiego człowieka, który może ubogacić sobą innych i pozostawić po sobie jakiś dobry ślad, który będzie czymś pięknym też na tej ziemi, dla innych ludzi, dla całego świata, mam nadzieję.